Dzisiaj mamy 12 jeży do wypuszczenia. One wszystkie tutaj znajdą swoje miejsce. Mają odpowiednie domki do tego celu, które je ochronią. No i ten start życiowy na te pierwsze dni i tygodnie mają zapewniony. A potem one zawsze znajdą swoje miejsce tu w terenie. Te jeże to są wszystkie właściwie jesienne sieroty. Takie maleństwa, które zginęłyby w naturze, w żaden sposób by nie przetrwały przy tej swojej niewielkiej wadze. Samiczki odchodzą po prostu, pozostawiają swoje młode, no niestety tak, żeby żyły na własną rękę, a wiadomo, że nie przetrwają. No takie jest twarde prawo natury, żeby samiczka mogła przeżyć, ona musi porzucić swoje młode. Pomysł wziął się kilka lat temu z wewnętrznego konkursu. Zapytaliśmy naszych pracowników, co chcieliby robić na rzecz społeczności lokalnej, tej, gdzie blisko żyją. Dostaliśmy zgłoszenie, które na pierwszy rzut oka wyglądało, no absolutnie nie spodziewaliśmy się. No, najbardziej zdumiewające, jakie wtedy było. Pan Piotr Gleński powiedział, chciałbym budować domki dla jeży. Przy bliższej analizie okazało się, że to bardzo dobry, bardzo potrzebny do realizacji pomysł. Ja mam na przykład Kasię, to największa samiczka, najbardziej taka ruchliwa, waga powyżej 1,3 kg obecnie. Mam samiczkę Dorotę, mam samca Stasia, to jest taki maluszek, który no, najmniejszy w grupie, 75 gram w dniu przyjęcia, no a obecnie 700 gram już. Staramy się promować dbałość o jeże. Każdy z nas kierowców, jadąc przez ulicę, kiedy trochę bardziej uważamy, może te jeże uratować. Dzisiaj premiera takiego specjalnego znaku, który równocześnie jest hotelem dla owadów. I na tym znaku znajduje się napis Jeż wolniej.